Cześć kochani, no to startujemy z taką nową serią Chrześcijaństwo bez retuszu i to będzie takie, mam nadzieję, że to będą takie krótkie odcinki, że będę umiał się zatrzymać w tym gadanku i przerwać, zanim upłynie 10 minut. Krótkie odcinki o tym, o czym jest tak naprawdę chrześcijaństwo i można powiedzieć o ludzie, no wiem o czym chodziłem na religię, cokolwiek, ile razy mam o tym słuchać. Nie, myślę o czymś takim innym, że czasami myślimy, wiecie, odkrywamy jakąś prostą chrześcijańską prawdę, bez całego tej takiej, nie wiem, nadbudowy, otoczki, tego wszystkiego mówimy, o, to jest właśnie to. Więc to wszystko, co w chrześcijaństwie jest takie intuicyjne, proste, co trafia nam prosto w serduchu, co sprawia, że chcemy bardziej kochać Pana Boga, a nie, że załamujemy ręce i myślimy sobie, Boże, nie chcę mieć z tym nic wspólnego, ale właśnie to, co nawet jeżeli myślę sobie, nie chcę mieć z tym nic wspólnego, to dlatego, że tęsknię za taką szczerą i autentyczną relacją z Bogiem, a nie po prostu za całą masą obyczai, różnych dziwnych udziwnień, super. Więc taka proste odcinki o tym, o czym jest chrześcijaństwo, czołóweczka, a po czołóweczce odpowiedź na najważniejsze pytanie, co mam robić, żeby być zbawionym i obiecuję Wam, że ta odpowiedź będzie zaskakująca. Dlaczego ktoś mnie ochrzcił, chociaż wcale tego nie chciałem? O co chodzi z tą łaską? Czy to normalne, że mam wątpliwości? Czy muszę chodzić do kościoła, żeby pójść do nieba? Skąd mam wiedzieć, że Bóg istnieje? Co się dzieje z człowiekiem po śmierci? Dlaczego moje dziecko choruje? Czy potrzebuję księdza albo pastora, żeby się wyspowiadać? Czy wszystkie przykazania są ważne, czy niektóre mogę ominąć? Chrześcijaństwo bez retuszu. No dobra, obiecałem, że będzie zaskakująca odpowiedź na pytanie, co mam robić, żeby być zbawionym. To teraz uwaga, potrzebuję 2 sekund. Żeby udzielić odpowiedzi na to pytanie. Co muszę zrobić, żeby być zbawiony? Nic. To wszystko. Nic. Po prostu nic. Ja wiem, że to wymaga rozwinięcia i dla niektórych to jest z Was szok, dlatego, że w naszych głowach gdzieś to się zrodziło, że chrześcijaństwo po prostu zamieniliśmy w jakiś taki kodeks wykroczeń, że wiecie, żeby być zbawionym, to najpierw muszę pewnych rzeczy nie robić, czyli nie wiem, muszę pewne rzeczy robić, chodzić do kościoła, wieczorem czytać Biblię, pewnych rzeczy nie robić, nie kłamać, pewne rzeczy robić, przeprowadzać staruszki przez ulicę. W ogóle skąd się wzięły te staruszki przez ulicę? Ile w życiu spotkaliście staruszek, które trzeba było przeprowadzić przez ulicę, a ciągle się o tym mówi? No nie wiem, może wy spotkaliście, to napiszcie w komentarzu. Mi chyba się nie zdarzyło, żeby jakaś staruszka czekała się. Dobra, dygresja, ale no nie wyobrażam sobie, że teraz stąd wyjdę i będzie jakaś staruszka czekała, żebym ją przeprowadził przez ulicę. Ale wiecie, myślimy, że po prostu chrześcijaństwo to jest jakiś tor przeszkód, że musimy chodzić do kościoła, nie spać z ludźmi, którzy nie są naszymi żonami albo mężami, a już w ogóle, żeby nie były tej samej płci, bo to już na pewno dyskwalifikacja w tych zawodach na niebo. Codziennie czytać Biblię. Wiecie, listę mamy, katalog długi i teraz chcę powiedzieć nie chrześcijaństwo i dla niektórych z Was to po prostu będzie może rewolucja, ale cała Biblia od początku do końca, wszystko czego Pan Jezus nauczał, wszystko to, co po prostu zawsze jak w ludziach ożyło i jak znasz ludzi, którzy naprawdę jarają się chrześcijaństwem, to najprawdopodobniej to właśnie odkryli, że to wszystko, co czytamy w Biblii nie jest o tym, co Ty musisz zrobić, żeby Pan Bóg Ciebie zbawił, ale jest o tym, co Pan Bóg zrobił, żeby Ciebie zbawić. Wow, dokładnie odwrotnie. Więc to nie jest to, że jak zrobisz to i to, jak będziesz żył tak i tak, to Pan Bóg Cię pokocha. Wprost przeciwnie. Chrześcijaństwo jest o tym, że cokolwiek zrobisz, nie jesteś w stanie zrobić nic, żeby Bóg Ciebie przestał kochać. On Ciebie tak mocno kocha. Więc chrześcijaństwo nie jest o tym, co Ty musisz zrobić, żeby być zbawionym, ale co Bóg zrobił, żeby Ciebie zbawić. I ja wiem, że to jest pod prąd temu wszystkiemu, co nie wiem, od dzieciństwa słyszymy, że jak zrobisz to i to, to pójdziesz do nieba. A jak tego i tego nie zrobisz, to pójdziesz do piekła. Tak naprawdę chrześcijaństwo jest o tym, co zrobił Jezus, żebyśmy mogli wejść do nieba. I co zrobił, żebyśmy nie poszli do piekła. Jak nas uratował. Wow! Co muszę zrobić, żeby być zbawiony? No nic. Po prostu nic. Możesz sobie wypić herbatę, odpocząć i powiedzieć, Bóg zrobił wszystko, co jest potrzebne, żeby mnie zbawić. Zdaję sobie sprawę, że to jest pod prąd naszemu myśleniu, więc myślę, że będą jeszcze kolejne odcinki, w których będę to rozwijał i wyjaśniał, ale teraz chcę tylko powiedzieć, wiecie, że najważniejsze słowo w chrześcijaństwie to jest łaska. Łaska, czyli że coś jest, i to nie chodzi łaska, wiecie, co łaska, że teraz ktoś przychodzi i mówi, pastorze, jesteśmy młodzi, chcemy wziąć ślub, co łaska, prawda? Najważniejsze słowo w chrześcijaństwie, łaska. Prawda? Nie wiem, mam nadzieję, że nikt z Was tak nie myśli, chociaż to jest ciekawa koncepcja, wiecie, jestem pastorem, robię w tym biznesie, ale nie, to chyba zły żart. Nie o to chodzi w łasce, no nie o to chodzi. Chodzi o to, że właśnie sprawiedliwość to jest to, kiedy dostajesz to, na co zasłużyłeś. I nie dostajesz tego, na co nie zasłużyłeś. Jeżeli zasłużyłeś na karę, dostajesz karę. Jeśli zasłużyłeś na nagrodę, dostajesz nagrodę. To jest sprawiedliwość. Ale Bóg, czytamy, że jest nie tylko sprawiedliwy, ale jest miłosierny. Miłosierdzie polega na tym, że nie dostajesz czegoś, na co zasłużyłeś. Czyli zasłużyłeś na karę i jej nie dostajesz. I do tego jeszcze czytamy, że Bóg jest łaskawy. A łaska polega na tym, że dostajesz coś, na co nie zasłużyłeś. Nie zasłużyłeś na niebo, ale je dostajesz. Więc teraz wszystko, na czym polega chrześcijaństwo, to jest to, że mówisz, wchodzę w to, wierzę w to, że Bóg umarł za moje grzechy na krzyżu. I z łaski dostajesz zbawienie, na które kompletnie nie zasłużyłeś. Ja też nie zasłużyłem, nikt nie zasłużył. I najświętszy ze świętych nie zasłużył. I taki naprawdę najbardziej pobożny i rozmodlony nie zasłużył. Każdy jeden dostaje z łaski, za darmo, za friko. Więc chrześcijaństwo i na tym polega, wiecie, cała rewolucja. 10. raz to powtarzam w krótkim, kilkuminutowym filmie. Nie polega na tym, co musisz zrobić, żeby być zbawionym, ale na tym, co Bóg zrobił, żeby ciebie zbawić. Wow, mnie to strasznie się podoba, strasznie tym żyję. Nie wiem, zatrybiłem to 20 parę lat temu i jestem tym przerażony. Ostatnio tak myślałem właśnie, że będę nagrywał ten film i sobie pomyślałem, jeny, tyle przez te lata przeczytałem książek, tyle, nie wiem, powiedziałem kazań, tyle rzeczy wydarzyło się w moim życiu, na tylu konferencjach byłem, tyle słyszałem rzeczy jakichś takich niesamowitych, tyle rzeczy mnie zafascynowało, ale oprócz tej jednej prostej prawdy, którą ja usłyszałem, jak miałem 18 lat, czyli 25 lat temu. Boże drogi, ale się tu otwieram przed wami. Ale oprócz tej jednej prostej prawdy, że chrześcijaństwo jest o tym, co Bóg zrobił, żeby mnie zbawić, a nie o tym, co ja muszę zrobić, żeby być zbawiony, nic większego w swoim życiu nie usłyszałem. Naprawdę, 25 lat już tylko z górki. A to było po prostu najbardziej rewolucyjne, zmieniające moje życie i chciałem o tym powiedzieć w pierwszym odcinku. Zasubskrybujcie, jeśli pierwszy raz to oglądacie, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Wyślijcie znajomym, wyślijcie swoim znajomym, którym myślicie, że też może chcieliby o tym usłyszeć. To prostą odpowiedź na pytanie, co muszę zrobić, żeby być zbawiony. Nic. Tylko uwierzyć w to, co zrobił Bóg. O tym jest Ewangelia. Nie o tym, co ty musisz zrobić. To nie jest tor przeszkód, jeszcze o ludzie. Powtarzam się, ale powiem to jeszcze raz. To nie jest naprawdę, wiecie, jakiś taki kodeks sprawności, które musisz zdobyć. Rzeczy, które na liście to do musisz odhaczyć. Nie. Cała Ewangelia jest o tym, co zrobił Bóg, żeby cię uratować, a nie o tym, co ty musisz zrobić. Tylko tyle i aż tyle. Widzimy się w następnym odcinku za kilka dni.